Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, ale o tym, co ją spowodowało i dlaczego tak długo to trwało, opowiem Wam za kilka dni w live, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam, zasubskrybujcie, tam na dole jest taki przycisk, ewentualnie gdzieś tu może się wyświetli i też zapraszam Was do followowania mnie na Instagramie, na którym informacje są bardziej na bieżąco i na którym na pewno dowiecie się, którego dokładnie dnia uda mi się znaleźć tą godzinkę, półtorej, żeby z Wami posiedzieć na żywo, poodpowiadać na Was, na Wasze pytania i opowiedzieć Wam, co się dzieje ostatnio w moim życiu, więc zapraszam. Dzisiejszy temat, jak widzicie po tytule i o co też Was pytałem w ankiecie, dotyczy wyborów prezydenckich w Kazachstanie, które odbyły się 9 czerwca 2019 roku i których jakby takie preludium już Wam pokazałem. Mianowicie w marcu zrezygnował ze stanowiska prezydenta po 30 latach u władzy Nursultan Nazarbajew. Ten filmik zobaczycie tutaj, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam do zatrzymania filmiku tego, obejrzenia tamtego i powrotu później tutaj, więc teraz możecie kliknąć pauzę i widzimy się z powrotem. Także chwilę po tym, jak nagrałem i wrzuciłem ten filmik o rezygnacji Nursultana Nazarbajewa ze stanowiska prezydenta Kazachstanu po prawie 30 latach, Kasym Żomart Tokajew, w tamtym momencie prezydent tymczasowy, dzisiaj już na pewno wiemy, że obecny prezydent Kazachstanu, na posiedzeniu parlamentu pożegnalnym dla Nazarbajewa powiedział, że nazwę stolicy Kazachstanu, Astany, powinno się zamienić w Nursultan, w hołdzie pierwszemu prezydentowi Kazachstanu, człowiekowi, któremu ten kraj wiele zawdzięcza. Tak też się stało. Astana stała się Nursultanem, więc teraz jeśli szukacie czegoś w Google'ach, no to więcej informacji dostaniecie na temat Nursultanu czy Nursultana niż Astany. Myślę, że jeszcze Rada Języka Polskiego nie ustaliła, jaka jest forma odmiany, ale nie wiem. Okej, więc w związku z tym i w związku z wieloma innymi wydarzeniami, na przykład w związku z informacjami, które napływają od kilku miesięcy o tak zwanych obozach reedukacji w prowincji Xinjiang w Chinach. Jest to prowincja w większości zamieszkana przez ludy turkijskie, przez Ujgurów, przez Kazachów, przez Dunganów, Kirgizów, przez inne narodowości turkijskie. Rząd chiński zaczął tworzyć tam tak zwane obozy reedukacji. Tak one nazywają się oficjalnie, tak je nazywa rząd chiński i wedle tego, co mówią, mają one zapobiegać ekstremizmowi, terroryzmowi i radykalizmowi islamskiemu, bo oczywiście większość mieszkańców tego regionu to muzułmanie. Niestety to, co dociera na zachód z Xinjiang od ludzi, którzy byli w tych obozach bądź mają tam rodzinę, no to są rzeczy o wiele bardziej drastyczne, ale z racji tego, że są to informacje niepotwierdzone, to ja to zostawię. I nie będę Wam mówił więcej, bo po prostu nie chcę siać też popłochu. Innym elementem, w związku z którym protestowali ludzie, no były te wybory, które odbyły się kilka dni temu. Mianowicie wybory prezydenckie, które przyspieszono mniej więcej o rok, w zależności od różnych szacunków, miały się odbyć na wiosnę 2020, w końcu ktoś mówił o jesieni 19, a w końcu w kwietniu ogłoszono, że będą za 2 miesiące, co jest troszeczkę przypałowe, ponieważ no, kandydaci nie mieli czasu na przygotowanie. Oczywiście mówię o tych kandydatach, którzy nie są związani z rządem, ponieważ ci zawsze mają telewizję za sobą, mają za sobą różne wpływy, pieniądze i tak dalej. No więc sytuacja społeczeństwa w Kazachstanie była mniej więcej taka, że bardzo dużo osób zaczęło wychodzić na ulicę. Nie były to jakieś ogromne protesty na dziesiątki tysięcy osób czy setki tysięcy. To były zazwyczaj nieprzekraczające 1000-2000 manifestacje, ale zazwyczaj odbywały się przy ważnych świętach. Na przykład w Dzień Pracy, w Święto Pracy 1 maja, bądź w Dzień Zwycięstwa 9 maja. 1 maja zatrzymano bardzo wielu aktywistów w Ałmatach i w Nursultanie. I co ciekawe, na przykład aktywiści zatrzymani w Ałmatach w areszcie mieli spędzić czas do 5 maja, ale w związku z tym, że władza bała się, że przy wypuszczaniu ich z więzienia, z aresztu, przed tym aresztem będą ludzie ich witać jako wojowników o wolność, jako ludzi, którzy walczą o naszą sprawę, wypuszczono ich dzień wcześniej bez żadnych zapowiedzi. Dzień później, w zasadzie 2 dni później, 6 maja w Uralsku, młody obywatel czy działacz, nie wiem do końca jak tego chłopaka nazwać, ponieważ on nie jest jakąś osobą też popularną, no teraz już trochę jest, wyszedł na główny plac Uralska, to jest takie miasto na północy Kazachstanu, wyszedł na ten plac z pustą kartką papieru. Był to protest przeciwko temu, że
tych ludzi 1 maja zatrzymano bezprawnie, ponieważ oni wyrażali swoje konstytucyjne prawo do posiadania własnego zdania, wolności słowa i tak dalej. Na tych kartkach oni wtedy mieli, czy tam różnych rzeczach, które trzymali, mieli napisane rzeczy, no hasła antyrządowe, bądź sprzeciwiające się obecnej polityce, czy też tym wyborom przyspieszonym. W związku z tym ten człowiek, aby zaprotestować przeciwko tym ekscesom i absurdalnym sytuacjom, wyszedł na główny plac Uralska z czystą kartką papieru, taką zwykłą, zaraz zobaczycie, i po 2 minutach został już zatrzymany przez policję. Zobaczcie teraz filmik. Представьте, смотрите, даже ничего. Представьте удостоверение хотя бы свое. И Сингалиев, Турцин. Что вам нужно? Что вы здесь делаете? Стою. А что? Вы что, не видите? Вот как обычные граждане. Вот все, тот сидит, тот стоит. Я же лозунги не кричу. У меня есть пусто, я ничего не говорю. Чисто белый плакат просто. Чисто белый плакат. Смотри, что делать. Такие незаконные. Я просто стою. Одиночный пикет запрещен. Какой пикет? Я не пикетирую. Удостоверение. Пожалуйста. Вы отпустите меня, во-первых. Магазин. Командир батальона дорожного патруля полиции. Пожалуйста, пройдем. Пройдемте, будьте добры. Еще раз говорю, у меня пусто. Я не кричу лозунгов. Почему вы меня забираете? Пройдите, мы разберемся. Пройдемте. Что разбираться? Ну что здесь разбираться, скажите? Я вам с вами поговорю. Пройди сюда. Смотрите, силы меня тащат. Вас никто силы не тащит. С чего я должен представить? Именем закона? Нет такого. Нет такого понимания именно за именем закона. Будьте добры. Статью! 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 Видеожетон сними. Видеожетон сними. Машину присядь. Не сяду я сам. Я сам не сяду. С той стороны возьми его. Быстрее. Смотрите, какой маразм. Смотрите, что они делают. Присядьте, сейчас будем. Chłopaka zabrano na komisariat i co ciekawe, policja na komisariacie kazała mu napisać coś na tej kartce, ponieważ tak naprawdę oni zatrzymali go bezprawnie, to znaczy nie robił nic, nie zakłócał porządku, tylko stał. I teraz oni, żeby wpisać do protokołu, muszą mieć napisane, że on na tej kartce miał napisane coś tam, nie wiem, że Nazarbajew to zło, czy coś takiego, no cokolwiek, nie? Gość oczywiście odmówił, po jakimś czasie go wypuszczono na szczęście z tej policji, ale co ciekawe, policja sprawę podała do prokuratury i prokuratura miała się zająć tym wszystkim. Nie wiem, na czym w końcu to stanęło, do końca chyba sprawa jeszcze jest w toku, bądź została umorzona, ale widzicie absurdalność tej sytuacji. W proteście przeciwko zatrzymaniu w Uralsku wielu aktywistów wystąpiło również z własnymi manifestami, między innymi te dwie urocze panie, które widzicie teraz na zdjęciu, zrobiły właśnie to zdjęcie i za to zdjęcie również trafiły do aresztu. Co dalej? 8 maja Muchtar Abliazow, lider opozycyjnej partii Demokratyczny Wybór Kazachstanu, która obecnie jest partią nielegalną, jest partią zakazaną w Kazachstanie ze względu na ekstremizm. Taka jest przynajmniej główna argumentacja oficjalna kazachskich władz. Na swojej stronie na Facebooku zaapelował do ludzi, żeby 9 maja, czyli w Dzień Zwycięstwa, kolejne ważne wydarzenie dla państw postsowieckich, wyszli na ulicę i protestowali. Co się stało 9 maja? Wszystkie media społecznościowe, Facebook, YouTube, Instagram, jeszcze inne, bodajże tylko Twitter i Telegram były dostępne, zostały zablokowane na terenie całego kraju. Ewentualnie dostęp do nich był bardzo, bardzo powolny. No ale dobrze, zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać o wyborach. Wybory wygrał Kasym Żomart Tokajew. Człowiek naznaczony przez Nazarbajewa na jego następcę. Był prezydentem tymczasowym i teraz jest prezydentem prawdziwym. Wygrał on z wynikiem 71%, co jest najniższym wyborem w historii Kazachstanu. Wcześniej Nazarbajew zdobywał 98-95%, w tym momencie jest to 71% poparcia. Ale wróćmy może chwilę, kto startował w tych wyborach. Było aż 7 kandydatów, co może pokazywać, że w Kazachstanie wybór jest duży, co takim, no, nie do końca jest prawdą, ale troszeczkę może coś mieć. W każdym razie startowało 5 kandydatów z partii bądź ruchów społecznych, prorządowych bądź niesprzeciwiających się jakoś rządowi, z partii satelickich czy ruchów społecznych, na przykład ruchów rolników i tak dalej. W tym z jednej partii startowała kobieta. Po raz pierwszy w wyborach Kazachstanu, co też było bardzo mocno nagłaśniane, że o, widzicie, my tutaj już kobiety wystawiamy w wyborach.
Ale co ciekawe, ta pani na konferencji swojej partii, na której została przedstawiona jako kandydat na prezydenta, powiedziała, że państwem powinien rządzić mężczyzna. Innym ciekawym kandydatem jest ten, który zajął drugie miejsce, zdobył 16% głosów. Nazywa się ten pan Amirjan Kosanow. Jest byłym dziennikarzem, dziennikarzem opozycyjnym, co warto podkreślić, i został wystawiony jako kandydat opozycji faktycznej. Pierwszy raz faktyczna opozycja, ta funkcjonująca, nie ta zakazana, wystawiła swojego kandydata w wyborach. Oczywiście są głosy, że był to człowiek podstawiony tylko po to, żeby pokazać, że w Kazachstanie ta opozycja i demokracja faktycznie ma się dobrze. Nie mi to oceniać, nie będę nic mówił. W każdym razie zdobył 16% głosów, co jest bardzo dużym wynikiem i co jest historyczne, ponieważ jest to największa ilość głosów zdobytych przez kandydata, który zajął drugie miejsce w wyborach w Kazachstanie. Ale jak jeszcze przebiegały te wybory, a powiem może krótko. Pierwsza rzecz. Pani stwierdziła, że zabierze babci dowód albo kilku babciom, albo kilkunastu babciom. Poszła do komisji, no i oddała tych głosów za te wszystkie babcie. Zobaczcie. Kolejna sprawa. W komisjach były umieszczone długopisy, przywiązane gdzieś tam sznurkiem, żeby nikt nie zabierał. U nas też tak się chyba teraz robi. W każdym razie w jednej z komisji w Ałmatach człowiek postanowił sprawdzić faktyczną jakość i jak działają te długopisy. Jo, popalić. No da. No nie rzucę bukuli, popalić. Чырды бәрін көрінші теңгелік шығазық ауданы, Алматы облысы, Қайназар ауылы. Бәрін жақын сазды бол. Папа, тұрмыз. Сына үшін мен ручка. Е, давай, Қайназарды, Қайназарды жазай. Жүрмізді, кім көріп, папа түсір кел. Қараңыздар келіз, мен басқа ручкам жазылған жоқпын. Міне. Қайназар ауылы. Қайназар. Білмейміз, мен деген қаншама. Облысы, Еңбек Қазақ ауданы. Полный біздің жұмыстан бұған өмірте. Сіздер түсірсеңіздер болады. Көрді тұр ғой? Түсіріңіздер. Еңбекші қазағының қайназар ауылы. 200-ші. Жоқ, ана ішінде күрішке бар ғой, мен. Бұнда 100 ручка бар менде, тамаз. Анандай ручка. Он кім әкеліп қойды? У нас он привязанный. Он кім? Вот привязанный. Еще раз, да, проверить? Давайте. Ну, пойдите еще раз проверить. Что, все смотрели? Айгерм? Ладно, ручка, кетей ма девин, сіз кетпек девин, сіз кетеп на ручка ушықты. Ну, она не шерет, не ручка кет. Ну, ала салдық қыз. Miało miejsce wiele podobnych akcji. Generalnie misje obserwatorskie z krajów zachodnich stwierdziły, że te wybory nie były demokratyczne. Oczywiście jeszcze nie ma pełnego statementu, ale takie podstawowe, szybkie ogłoszenia już się pojawiły. No, wybory wiele do standardów demokracji jeszcze im brakuje. W każdym razie, czy moim zdaniem jest coś pozytywnego, co możemy wziąć z tych wyborów? Tak. Po pierwsze, Tokajew nie jest osobą aż tak charyzmatyczną jak Nazarbajew. Przynajmniej tak się wydaje, albo jeszcze nie pokazał tego. Poza tym jest osobą obytą w świecie. On pracował w ONZ przez bardzo długi czas, był dyplomatą, w związku z czym trochę rzeczy wie i dla mnie jest to lekka nadzieja, że w Kazachstanie będzie się działo lepiej, jeśli chodzi o wolność słowa chociażby. Poza tym wynik 16% Kosanowa, opozycyjnego kandydata, nawet jeśli ktoś powie, że wybory były sfałszowane i ustawione od początku, to dla mnie jest to bardzo dobry znak, ponieważ
Kazachowie zobaczyli, zauważyli, że ich głos jakoś ma znaczenie, że mogą się sprzeciwić temu, co się działo do tej pory. Tak, to już nie jest 98-0,5%, tylko to jest 71-16%. Więc nawet jeśli Kosanow zdecyduje teraz pójść jako blok opozycyjny, nawet jeśli ten blok jest jakoś tam wspierany przez rząd i jest to fejkowa opozycja, to pokazuje to pewną tendencję, której się już raczej nie odwróci, do tego, że ludzie dojrzewają do myślenia i do wybierania kandydatów zgodnie z jakimiś swoimi myślami, zgodnie z tym, co z poglądami, z tym, co uważają. Więc jest to jakaś fajna tendencja, moim zdaniem. Okej, to by było na tyle w tym odcinku na temat wyborów prezydenckich w Kazachstanie. Jeśli interesuje Was temat szeroko pojętego wschodu, jestem gotowy robić serię na ten temat, ponieważ uważam, że moja wiedza jest całkiem spora i też sprawia mi to frajdę mówienie o tych rzeczach. Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, dajcie lajka, żeby to wideo mogło dotrzeć do większej ilości osób. Zasubskrybujcie kanał oczywiście i napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, co nie, czego było za dużo, za mało, co było źle, nie tak, czy nie wiem, moja twarz jest, no ale tego nie naprawię już, jakby przepraszam. Możecie mnie również zafollowować na Instagramie, na którym jest więcej rzeczy aktualnych. I co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Czekam na Wasz feedback. Do zobaczenia. Na razie.